Witam wszystkich z tej strony Tula i Dawnstar w Panowaniu Gigantów. Jesteśmy razem z naszą Wickfried. I cóż, dalej wspominam poprzedni odcinek, niestety naszą śmierć. No ale tak to bywa. Kiedyś w końcu musiał nadejść ten pierwszy raz. Ale nic, mamy kolejny odcinek. Nazbieramy sobie trawki. Tu się jeszcze nic nie złapało, z tego co widzę. Niestety. O, tu jest jakiś króliczek, fajnie. Aha, pójdę zobaczyć, co z tymi żabami tam, kurczę. Wy nie macie nic, żadnych okresów godowych? Nie, nie macie, świetnie. Cieszę się bardzo. Tu są jakieś króliczki, ale to jest... O! Jakaś żaba. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Są żabiska. Ciekawe, czy tam są, wiecie... O! Jezus, co ja? Aha, bo ja miałam resztkę. Boże, tego miałam. Łuczni, dobra. Bo zrobiłam sobie właśnie nową. To nic, dobra, mam jakieś żaby utka. Aha, ty czystery jesteś niby moja lodówka, więc noś jedzonko właśnie. Na razie królikę zostawimy. Może się coś tam złapie, to weźmiemy. Pozbieramy sobie jeszcze trawkę. Dobra, załóż wianuszek. Na razie walki żadnej nie przewiduję. Dobra. W sumie zajrzałbym tam jeszcze do pająków. Co tam u nich słychać? Jedzenie nam się przyda. O! Weźmiemy sobie... Dobrze, mam upad. Już myślałam, że nie mam. Krzaczka. Przeniesiemy tam bliżej. Jednak ten... Jagódki sobie też weźmiemy. W sumie patyki. Trawy. Ja myślę, że trawy nie... Nie, traw wiecie nie będę brała, dlatego że, no tak jak mówię... trawy są tutaj. Nie mam przecież ich daleko. Szkoda, szkoda kupek tak naprawdę. A, musimy sobie jeszcze zrobić farmy. Właśnie, farmy. Aha, i suszarkę jeszcze miałam zrobić. Właśnie, suszarkę. To pójdziemy tam zobaczyć, jak tam żaby, czy już są. Bo ja tam jakieś miałam drzewa podpalone, zostały chyba po tych psach. To sobie od razu wezmę. I zrobimy sobie suszarkę jeszcze jedną. I farmę na pewno jeszcze ze dwie przynajmniej zrobimy, bo co prawda ona nie je mięsa, prawda, ale je przetworzone warzywka, także. W sumie motylek lata. Chodź motylek. Masz czester motylka. Tam lata jeszcze jeden, no ale dobra. Najwyżej sobie zrobimy nową siatkę na świetliki. Bo jeszcze świetliki. Wiecie co, nie wiem czy ja zdążę z tym, żeby do tych jaskiń się przygotować, bo jednak to faktycznie trzeba wziąć sporo rzeczy ze sobą. A musimy się też przygotować do zimy. No ale no zobaczymy. No tak czy siak muszę sobie nazbierać jedzenia. Bo jak widzieliśmy w ostatnim odcinku, bez jedzenia nie da rady. Zresztą jak sam tytuł mówi, tej gry. Aha, skończyła mi się pułapka. No w sumie możemy sobie tutaj jeszcze zrobić. Trochę trawki nazbieraliśmy. Na farmę nam chyba starczy, bo chyba 6 jest potrzebne. Więc zaraz zobaczę. A, 10. Ale na dwie nam starczy. Czy ja zdążę zajrzeć do pająków? Chyba tak. Aha, tu są moje roślinki. Jak tam moje sanity? A! W sumie. Mówiliście, żeby brać te z brzegu, no ale w sumie wiecie, no one mi tu... O! A ty co? Jakiejś takiej dużej krzywdy nie robię. Widzicie, chyba jednak lepiej jest brać tak z przodu, ja bym powiedziała. Dobra. Sanity mamy, okej, w sumie. To jest dobry pomysł, nie wiem za bardzo, dlatego że...
Idzie noc. No, chodź, chodź, chodź. Ale może troszkę się uda. To możesz zjeść. No chodź. Mateusz mi pisał, że wtedy co ten to byłam za blisko. Może i faktycznie, teraz dzieci wychodzą pojedynczo. Także być może faktycznie to działa. Dobra, idziemy. Tak. Zrobimy tak, bo wiecie, nie dojdę do domu. No nie dojdę. Na wszelki wypadek muszę się pilnować, bo... A kurde, mamy świetliki. Zrobimy to w ten sposób jednak. Chodź, Chester. Oj, nie mamy, ale to właśnie zjemy sobie, bo mamy mało. Jeszcze się coś tu pali? Pali, dobra. To stąd sobie weźmiemy węgielki. Ale tam do żabek i tak pójdę zajrzeć, właściwie zaraz to zrobię, jak wstanie dzień oczywiście. Pójdę zajrzeć, bo jestem ciekawa tych żab. Czy one już się tam pojawiły, czy nie? No bo ja jednak wolałabym, żeby tam te żaby były, kurczę, no. Dobra, zamienij to. Te w sumie możemy sobie na jajeczka zamienić. Damy ptaszkowi. Tu damy jedno. Gdzie Gudek? A ty, Chester, chyba masz, prawda? Damy. A, to są żywe motylki, no nie? Zrobimy tak. Gotuj. Boże. Nic nie widzę. O, to już właściwie sobie możemy włożyć tu. Mięsko. Podsuszymy sobie. Dobra, mamy pulpety. Zjemy sobie pulpeciki. Okej. Okay. No, jest już lepiej. Aha, te są do posadzenia. No to złoto. Aha, bo ja bym chciała sobie skrzynkę zrobić też. Dobra. Ale to... Właśnie, farmy, farmy. Spokojnie. Najpierw zrobimy farmy. Po kolei. Myślę, że chyba na jeszcze jedną mi starczy. Tak to przynajmniej planowałam. Okej. Okay. To sobie posadzimy. Te jagódki to bym sobie musiała jeszcze w sumie nazbierać. Ja mam tak mało kupek? Niedobrze. A ja już chyba posadziłam, tak? Posiałam, znaczy, tak, chyba tak. A, jeszcze został mi tu jakiś krzaczek. Dobra. Odłożymy jagódki, a weźmiemy sobie tak, dwa mięska, a te zbierzemy. Od razu sobie rozwiesimy. Dobra, załóż. W sumie musiałam sobie nowych kwiatuszków nazbierać, no ale to nie tu. Aj. Chester, ty masz te moje te motylki? Tak. Od razu im tutaj posadzimy. Niech mają więcej. Niech produkują więcej miodu. Przyda nam się miód. Samie ziarenko możemy zabrać. No mam nadzieję, wiecie co, że te żaby jednak są. Tak jak ja nie lubię żab, to jednak wolałabym, żeby były, kurczę. No bo jakby nie było, mamy z nich żabie łódkę. O, są żaby! No! Cieszę się. Nawet tu się złapała. Kurczę, dwie trawy zostały, bo w sumie przydałoby mi się zrobić jeszcze tutaj pułapkę. Ja zrobię, ile to było?
4 czy 6 potrzeba na tą pułapkę. Dobra, patyczki i trawę. Postawiamy sobie jeszcze jedną pułapkę, wiecie? Tutaj. Patrzcie, świnki tutaj są. Jedna świnka. Mogłabym świnkę też wziąć ewentualnie do jakiejś walki. Ale na razie w sumie koalefant. Kurczę, wiecie co, ten koalefant to też mnie... A może i zapolujemy. Czy ja mam bumerang? Mam bumerang. Czekajcie. Gdzieś świnia tu. Masz świnia. Bo suszonego mięsa mi trochę szkoda. Wolę jedzieć to. Chodź. Dobra, dobra. Świnia zostaw żaby, bo mi nie o żaby chodzi. Tu był ten ślad, nie? Tak, tu. Idziemy, chodź. Zostaw tam, żabami się nie przejmuj. Ej, no gdzie ten ślad? O tu, dobra. No i co ta świnia? No chodź, zostaw żaby. Zostaw te żaby tam, dobra. Najwyżej sobie tam mięso później pozbieramy. Zależy kto przeżyje, czy żaby, czy świnia. Podejrzewam, że żaby. Może damy sobie radę. Sami. Koalefa nam się przyda, jakby nie było. Na zimę i mięso też nam się przyda. Właśnie, kociszopa muszę wziąć sobie. Faktycznie. Koniecznie kociszopa. Już mogę... Oj, idzie wieczór, choinka. Żebym ja zdążyła wytropić do nocy, bo wiecie. Bo oczywiście zaraz zgubię ślad, nie? I chyba już to właśnie... A nie, tu jest. Nie wiem, czy jedno starczy, ale... Dobra, bo ja muszę koalefanta teraz najpierw. Kurczę, no o jest, dobra. No. Już? Czy jeszcze? Jest, superowo. Tak, czekajcie, założymy sobie kask, dzidy, dobra, wszystko mamy. Tu jest dzida. Myślę, że spokojnie dam radę. O! Ty Franciszek ze mną będziesz walczyć, świetnie. Dobra, wiecie co, tak, ja może tak, to sobie zjem. To sobie pozbieramy. Mięsko nam się oczywiście przyda. Proszę, Chester. Mamy trąbę, mamy mięsko, także super. Mamy nowego Franciszka. Masz jeszcze jedno. Mamy pochodnie, mamy pochodnie. Dobra, idziemy. Chodź. Powiem wam, że warto kotka mieć, dlatego że on nam różne rzeczy wypluwa. A to jakiegoś króliczka, a to jakąś linę, a to coś, także ja myślę, że warto mieć. Tak, no i co, kurczę, miałam zobaczyć. Miałam sobie w sumie to czego. O, jednak, no, tak jak mówiłam. Świnia przegrała. Wiedziałam, że tak to się skończy. Pochodnia, pochodnia. Tu. No nic, przyjdziemy tutaj najwyżej sobie jeszcze raz. Daleko nie ma. Na razie idziemy do domu. W sumie wiecie co, zrobię sobie zaraz rano ten, tą suszarkę. Omg. No po prostu. Normalne, normalne. Dobra. Ja tą pochodnię muszę jednak mieć, wiecie, cały czas. Najlepiej, bo kiepsko. Tak, przecinę sobie, żeby udko. No, idzie Franciszek. Mamy Franciszka. A jak zrobię tak? No,
To nie, zrobimy inaczej, zrobimy tak. Nie też. Jak to się robiło, słuchajcie. Tak? Nie. To tak. Tak, mądra jestem. Ja się tutaj jedzeniem zajmuję, a... Jak to było, żeby zrobić ten... Czekajcie. Albo tak zrobię, o. Też mielone? To jednak chyba tak. Ej. Bez jaj. No nie, no szkoda mi tak zrobić na mielone. Chester. To i tak muszę wziąć do lodówki, tam przyłożyć. Wiem, że tracę czas na głupoty. Czekaj, jedno tu. No, dobra. Zrobię tak. Chciałam zrobić inaczej w sumie, bo chciałam zrobić tą taką kanapkę, ale nie pamiętam jak się robiło. Niestety. No nieważne. Więc co zrobimy tak? To sobie zamienimy u ptaszka. To weźmiemy na jedzonko. Te kamienie to sobie wyjmiemy, bo tylko miejsce zajmują. Tak, tak zrobimy. Dobra. No, to wyplułeś, słuchaj, maskę. O, jak tak zrobię? A żabę. Kurczę, jak to się wszystko robiło? Ja już nic nie pamiętam, słuchajcie. Nie, no dobra. Skoro to są mielone, to może tak zrobimy. I tak wyjdą mielone, nie? Tak, dobra. Dobra. Idziemy. O, to możemy zabrać. Tu mam łopatę. Tego kwiatka to tutaj mogę zabrać. Tego też. Właśnie, bo już nam się widzę wianek skończył, nie? Aha, czy mnie już starczy na pułap? Okay, nie, jeszcze dwie trawki potrzebuję. Dobra, tu mamy jedną. Tu mamy drugą. To już mi starczy na pułapkę, to tam sobie zaraz dorzucę jeszcze jedną pułapkę do tych żab. O, mamy krzaczka. To weźmiemy go łopatą. Może mu tyle, czy nie. Co ty tam, Franciszek, plujesz? Patykami, tak? A to w sumie masz jednego patyczka. Żebyś mi nie uciekł. Gdzieś tutaj były te drzewa. W sumie tam sobie spaliłam nowe, no to jakby nam starczy. Właśnie miałam tą suszarkę zrobić. Widzicie, już zapomniałam. Ja normalnie mam sklerozę. O, tu są. Jedna tylko. Wydawało mi się, że były dwa. Tak, oczywiście nie mamy miejsca. W sumie tak, to możemy sobie zjeść. O, tu jeszcze jest. Dobra, to teraz tak, idziemy. A co my potrzebujemy w sumie na tą suszarkę jeszcze? Liny, no właśnie. To i tak jeszcze trawy bym musiała sobie nazbierać. Może niekoniecznie koło tych żab. Dawaj pszczoła kwiatko. Ja mam tam swoje pszczoły. Tutaj już nie ma nigdzie. O, złapały się żaby. Super. Dobra, to... No ale tak, widzicie, teraz znowu pułapki nie zrobię, bo...
potrzebuję trawę na suszarkę. To i tak będę musiała iść na sawannę tam. No i tak jeszcze kubki w sumie by nam się przydały. Przydałyby nam się kubki. Czekajcie, wiecie co, wezmę sobie tak. O, tu chyba mój Franciszek wojował. Dobra, zrobimy sobie wianuszek, pozbieramy mięsko. Franek złowił. Zgnilizna w sumie też się przyda. Jakby co. Co ty tu masz, Chester? Właśnie ty masz jeszcze to. Na razie zrobię tak. Czekaj na Chester. Właśnie, dawaj motylka. Patyczki już mogę zabrać sobie. Co, ja wziąłem tego kamienia? Czy o co chodzi? Dlaczego ja zamarzam? Co? No i kred mi zwiął. No, dobra. To było dziwne. Że ja zaczęłam zamarzać, nie wiem dlaczego. Niech mi ktoś powie dlaczego. Łap! A, dobra. Daruj sobie. Tak, to sobie możemy pozbierać. Dobra. Mamy znowu pulpeciki. Szkoda, że ona właśnie nie może jeść tych warzywek. One, kurczę, mają tyle HP. Dobra, koty. O! Kolejne mięsko. To chyba mi się, Franek, na ptaszka nie rzucisz, co? Właśnie, nikt mi w sumie z tym ptakiem nie napisał. Dlaczego on wtedy ginął, a teraz nie ginie? No dzisiaj mu dałam jeść, ale przecież przez dłuższy czas ja mu nie dawałam wcale jedzenia. Nie wiem, o co chodzi. Jeszcze sobie w sumie ugotuję. Już teraz jestem przewrażliwiona na punkcie jedzenia, wiem. A, zróbmy tak. W sumie królików mam więcej niż żab raczej. Jeszcze na razie sobie jedno zostawię. Dobra, znowu mam tego arbuza, który mi się na razie do niczego nie przyda, niestety. Tak. Tak. Tak, co mam z tego będzie chyba? Też? Nie, no to nie, dobra. To w takim razie tak nie, bo mi szkoda tak mięsa. Sobie jakieś warzywka dołożymy. Okej. Okay. Nie, piórka to ja nie chcę. Dobra, nie wiem, kurczę, ile ten odcinek już pewno długawo, coś mi się tak zdaje. Nie, dobra, stój, daruj sobie. Bo jeszcze sobie skoczę tylko ten. Na pustynię mówię. Potrawki, pokupki i będziemy kończyć ten odcinek. Widzicie, ktoś tam mi pisał, żebym bumerang sobie wykorzystała i łapała ten ptaki. Ukradłeś, wiesz co? Chciałam go sobie zabić. Aleś ty jest. Dobra. I tak. W sumie tak, jedno sobie zjedz, jedno schowamy. Nie, w sumie to... Tak, dwa. Dwa nam wystarczą. Powiesimy sobie do suszenia.
Znowu kalefon, zobaczcie. Ale dobra, na razie go sobie odpuszczę. Coś nie powiem, bo w sumie mięso by nam się przydało, nie? On się zawsze przyda. Ale najpierw pójdziemy po trawkę i po kubki. Chester, weźmie to. Weźmie to. Bo ja znowu tam nie będę miała miejsca na nic. W sumie pęczyny na razie też weź. Boże, jaki ja mam tu bałagan, to naprawdę. Nie będę teraz sprzątać. Posprzątamy sobie później. Tak, pozbieramy trawki. Pozbieramy króliczki. Fajnie teraz jest, że te kwiatki tak się rozprzestrzeniają same. To jest fajne. Wcześniej tego nie było. Także kwiatków jest sporo. Potrzebujemy 3 liny. Kubki też. O! Macie okres? Macie okres gotowy. Ja tylko chciałam to. Dokładnie, nic więcej nie chcę. No i ewentualnie kubkę jeszcze, no i tyle. No wiecie co, no. Nie! Franciszek, chodź! Chodź, Franciszek, szybko! Boże, Boże. Chodź, Franciszek, chodź, Franciszek. Czy ja znowu słyszę psy? Znowu słyszę psy, prawda? Tak jak już mówiłam ostatnio, odcinek bez psów to odcinek stracony. Tak. Dobra, chodźcie, póki te bawoły nie śpią, bo... Franciszek, ty się na psy nie rzucaj, tak? Psy zostawiamy w spokoju. Sami zajmą się bawoły. Mam nadzieję, że zdążą do wieczora. Do nocy może tak. Mogą sobie wziąć czapkę bawoła. Już! Już jesteście, okej, okay, super. No i super, spalił mi się Franciszek, no świetnie po prostu. A ja nie mam szczęścia do kotów, no nie mam szczęścia naprawdę. Dajcie mi spokój, ja tutaj sobie chcę... Nie, tylko nie mój Chester, tylko nie mój Chester! Bierzcie bawoły te wstrętne psy, chodź Chester. Dlaczego wychodzicie za mną? Biedny Chester, po Chesterze, no po Chesterze. Jak mi zabiły Chester... Nie. To mnie się wkurzyła, nie? Bo wiecie, że wtedy bym go już sobie musiała zrobić. Tak normalnie jak się robi, nie? Już? Po psiurach? Mam nadzieję. Co tu sobie odłożyć? Nie, to mi jest potrzebne. Masz. Zjemy sobie. Dobra. Będziemy się zbierać szybko, bo zaraz będzie noc. Jedynie dobrze, że no mi tego Chestera nie zabiły, bo kurczę. Kiepsko byłoby sobie samemu go zrobić. No nic. No ale znowu nie mam kota, nie? No przecież ja nie mam szczęścia do tych kotów, naprawdę. No naprawdę nie mam szczęścia, słuchajcie. No nie, dobra, przyjdziemy sobie, jak już będzie dzień i założymy czapkę. Nie ma co ryzykować. Zdążę do domu? Pewnie nie. Dobra, pochodnie.
I lecimy do domu. Na linę nam już powinno chyba starczyć, także zrobimy sobie suszarkę. O, teraz mi wyszła kanapka. Nie no, ja nie chciałam kubką. Nie chciałam kubką. Oj, przepraszam was, telefon. Tak. To do lodówki. Mięso. Przygotujemy sobie. To weźmiemy, bo mi tylko miejsce zajmuje. Kanapkę sobie zjemy rano. I cóż. W sumie zrobię tak. A to sobie zamienimy na jajka, może tak zrobimy. Kurczę, no i znowu nie mam Franciszka, nie? Nie, ja chcę kolejnego Franciszka, bo jak widzieliście, Franciszek dostarczy nam dość sporo. Mielone wyjdą. Ciekawe, czy to przez to mam motyle? O, właśnie. Przez motyla chyba. To nic, to motyla sobie dodamy do mielonych później. Nie, gdzieś ty tam stoisz. Franciszek nam daje jedzenie i różne inne rzeczy, no. Szkoda, kurczę go. Szkoda. A, tu jest jeszcze mięsko, widzicie. No, rób się dniu. Aha. Muszę sobie zrobić trzy liny. Dobrze. Tak, i możemy sobie zrobić suszarkę. Super. Tylko jeszcze sobie odłożę mięsko. To sobie zjemy. No i tak, zrobimy sobie tą suszarkę jeszcze jedną. Tu nie, i tu też nie. Dobra, to nie jest to. Właściwie to jedno muszę powiesić. Dobra. To sobie pozbieramy, jak coś to nawieziemy. Kurczę, korcie mnie ten koalefon znowu, nie? Ale to już dzisiaj sobie odpuszczę. Załóż. No. Już? Dobra. Okej, okay, mamy miód, wracamy. I cóż, ja już sobie teraz zakończę ten odcinek. Także co, no. Zbieramy sobie teraz głównie jedzonko, no bo widzieliście po ostatnim odcinku. Jednak wolę być przygotowana. Dobra. Wolę być przygotowana, żeby jednak to jedzenie już mieć. Także co, ja jeszcze po kocie szopa sobie pójdę, ale to w Właśnie, wiecie co, w następnym odcinku pójdziemy po kocie szopa i wybierzemy się na bagna, bo ja właśnie mogę już sobie chyba zrobić tą przecież zbroję marmurową, zrobię sobie zbroję. Mi się dowarzył, gdzieś tu miałam te piórka, tak. Zrobię sobie zbroję i... I pójdziemy na bagna. Ktoś się do mnie dobija bardzo. Ale to nic. Dobra. Ja już kończę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Na szczęście nie zginęłam. Nie mam zamiaru w najbliższym czasie. Także myślę, że nie będzie źle. Mamy jesień, na szczęście. Tak jak mówię, zrobiłam ogródki, suszarki. Mamy krzaczki, patyczki. Trawę mamy blisko. Aha, jeszcze do tych bawołów pójdę, ale to już mówię. W kolejnym odcinku idziemy na bagna. Jezus, miałam schizę, że psy... No, psy jak zwykle nas nawiedziły, no bo tak jak mówię, odcinek bez psów to odcinek stracony. I cóż, komentujcie, piszcie swoje rady.
Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A, to już chyba będzie po aktualizacji. Tak, myślę, że tak, zobaczymy, co będzie nowego. Właśnie, to zobaczymy, co będzie nowego i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.